czekamy na ten operatora. I jeszcze ktoś się przemyka. Proszę, proszę, takie wielkie mutre. Klaski, jak gramy. Proszę tutaj, co jeszcze nie chcę. Teraz jeszcze raz. Serdecznie wszystkich witam na czwartym spotkaniu Wszechnicy Oświatowo-Racjonalistycznej. Na początek parę informacji, to znaczy za dwa tygodnie w czwartek zapraszamy wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie Krakowskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Miejsce jeszcze nie jest znane, dlatego wszyscy ci, co nie są na liście adresowej, poszczególni są o zostawienie swoich kontaktów, żebyśmy mogli przekazać informacje, kiedy to będzie. Na pewno to będzie czwartek, na pewno 18:30 i na pewno w Krakowie. Druga rzecz to jest taka, następna Wszechnica będzie w maju i to jest bodajże też czwartek, 17 maja, o ile dobrze pamiętam. I to będzie wyjątkowo w GCC, czyli w Ośrodku Kultury Żydowskiej na ulicy Miodowej 24, tak? I tu będzie specjalny wykład, wygłosi profesor Wetulani, racjonalista roku 2011. I to będzie wykład specjalny właśnie dla nas, specjalnie mnie jakby w rewanżu za to, że doceniliśmy jego racjonalizm. A przy okazji zbieramy kandydatury pod dla racjonalisty roku 2012. Pierwszy kwartał już za nami, także już czasu zostało coraz mniej. A dzisiaj data jest nieprzypadkowa, ponieważ skoro kultura, w której funkcjonujemy w Polsce, jest kulturą chrześcijańską i ten tydzień poświęcony jest śmierci, a potem religijnemu zmartwychwstaniu, więc chcielibyśmy o tej dobrej śmierci porozmawiać jako o prawie człowieka, bo człowiek ma prawa, czy to naturalne, czy to przyrodzone, to już jest kwestia jakby do dyskusji, ale uważamy, że jednym z takich praw jest prawo do dobrej śmierci. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Ela Piswanger, tłumaczka, publicystka, dziennikarka, przebywająca czasowo na wygnaniu w Szwajcarii, albo na wczasach, bo to zależy, gdzie jakby bliżej mogła z tą tematyką się zapoznać. Oraz Hanna Teutsch, filozofka. Jak mówią niektórzy o starożytnej Grecji, wszystko jest filozofią, a to, że tam potem się podzieliło na różne takie drobne odłamy, to nie ma większego znaczenia. Psycholożka i z tych dwóch różnych stron o tej dobrej śmierci chcielibyśmy porozmawiać. Witam. Proszę bardzo, tu jest jeszcze wolne miejsce. Będzie wstęp, wymiana poglądów, a potem oczywiście pytania i otwarta dyskusja. Proszę bardzo, Ela, zaczyna. No właśnie, jak się przygotowywałam do tego, to stwierdziłam, że właściwie to ja nie mam kogo tutaj przekonywać, bo chyba wszyscy jesteśmy za tym, żeby było prawo do eutanazji, prawda? Czy nie? Czy jest ktoś? Ale może niektóry chciał twierdzić. Niektóry chciał twierdzić. No, w każdym razie wobec tego rozsyłamy memy. To znaczy my tu będziemy mówić, myślę, że będziemy za wszyscy, a jak nie, no to zobaczymy. W każdym razie, jeżeli chodzi o tak zwaną dobrą śmierć, czyli właśnie eutanazję, to ja bym powiedziała po polsku raczej łagodną śmierć, bo to bardziej nawet o to chodzi. Bo śmierć jako dobra, no, to jest dyskusyjne, natomiast chodzi o łagodną śmierć dla ludzi, którzy tak czy inaczej muszą umrzeć. Wszyscy tak czy inaczej muszą umrzeć. Wszyscy, nie, ale dla takich ludzi, którzy chorzy są na terminalną chorobę, cierpią i w związku z tym proszą o łagodną śmierć, czyli za pomocą trucizny, krótko mówiąc. No i teraz tak,
W przedostatnim przekroju była akurat taka wiadomość, że 94% Francuzów jest za legalizowaniem prawa do eutanazji. No i właśnie w tej chwili ma się odbyć pierwsza tura wyborów i wymyślili sobie taką kampanię, w której na plakatach są chorzy Sarkozy, Marine Le Pen, François, Bayrou. Oni są ciężko chorzy na plakatach. Powtarzani przez Photoshopa. Tak. Podłączeni są do różnych kroplówek, do jakichś innych rurek. No i hasło tego jest, czy musimy postawić Cię w takim położeniu, byś zmienił swój pogląd na eutanazję. I to, co ja dzisiaj przygotowałam, to właśnie jest opowieść o takim położeniu, to znaczy o tym, jak to wygląda w różnych krajach z eutanazją, no to możemy się dowiedzieć z różnych książek. Tutaj przyniosłam niektóre. O samobójstwie w ogóle i o śmierci. Natomiast nie ma w Polsce publikacji na ten temat takich, które się już ukazują na Zachodzie. Mianowicie reportaże z tego, jak to tak naprawdę wygląda. No i ja taki reportaż przetłumaczyłam i fragmenty tego reportażu przeczytam Wam po to, żeby właśnie wiedzieć, jak to tak naprawdę wygląda. Na pewno pamiętacie, niektórzy pamiętają, sprzed 3 lat, jak opowiadałam o organizacji Dignitas w Szwajcarii. To jest taka organizacja, która oferuje dobrą śmierć, czyli eutanazję, oferuje również cudzoziemcom, bo w Szwajcarii mamy dwie takie organizacje, przynajmniej dwie. Jedna nazywa się Exit i jest dla obywateli szwajcarskich. Jeżeli nie ma się obywatelstwa szwajcarskiego, czy też nie ma się prawa pobytu, to w ogóle nie ma się prawa skorzystać z tego. Natomiast druga, Dignitas, właśnie oferuje taką usługę medyczną dla cudzoziemców. No i stąd też wzięło się pojęcie ukute przez media i niezbyt takie przyjemne, turystyki eutanazyjnej. I w Polsce, i tu sobie wypisałam, w Polsce jak pisano o tym, to pisano w duchu horroru, to znaczy nie informująco i nie właśnie jakieś reportaże czy coś, tylko tytuły były takie, na przykład Zurich europejską stolicą śmierci, zapach śmierci, Szwajcaria ze spokojem mówi, po co żyć, przecież to jest męczące. Pokręcona godność, uśmiercanie ludzi, przemysł eutanazyjny kwitnie. Farmaceuci opracowują wymyślne, śmiercionośne mikstury. Pseudonaukowcy konstruują coraz to nowe maszyny do zabijania. Kursy, jak skutecznie rozstać się z życiem. Popsute życie na śmietnik, początek krwawej i kontrowersyjnej turystyki. No więc takie właśnie tytuły. No więc ja sobie przygotowałam fragmenty tego reportażu. To jest reportaż, który w 2006 roku został nagrodzony prestiżową niemiecką nagrodą dziennikarską imienia Henry'ego Nannena w kategorii najlepszy reportaż. To było już w 2006 roku. I dostał go Bartholomeusz Grill, dziennikarz, korespondent tygodnika Die Zeit i autor różnych książek o Afryce i książek dla dzieci. No i tak się złożyło, że jego brat zachorował na raka i ten brat poprosił go o to, żeby on przekazał to, jak to wygląda. No i on rzeczywiście napisał taki reportaż. Tak. Więc jako taki kontrapunkt do tych polskich tytułów, tytuł tego reportażu jest Zagrajcie mi, ale skocznie. I może zrobimy sobie przerwę taką krótką na rozmowę i potem przeczytam trochę fragmentów z tego reportażu.
jeżeli są jakieś pytania, czy jakieś wątpliwości, czy właśnie jakieś fakty do wyliczenia, to bardzo proszę, a jeżeli nie, no to ja dostanę dalej. Ale z jakichś powodów, nie wiem, czy wszyscy, mam do Ciebie mówić, nie pamiętam, czy nie wiem, czy ale będę mówiła, z jakichś powodów przerwałaś, na coś czekałaś. No, zanim zacznę czytać ten reportaż, to znaczy fragmenty z tego reportażu, to chciałabym się dowiedzieć, czy po tym wstępie są jakieś pytania, czy nie. No i tyle. Jeżeli nie ma, no to wobec tego będę czy czytać. Czy jakieś może takie... Wskazujące na to, że są jakieś wątpliwości nie mamy żadnych. Tak? Tu usłyszałem na wstępie, że przecież w Polsce mamy kulturę chrześcijańską. Jesteśmy otoczeni przez kulturę chrześcijańską. Mhm. To trochę coś innego. Rozumiem. Więc ja się nie czuję otoczony. Natomiast nie bardzo wiem, co to jest kultura chrześcijańska w temacie śmierci i eutanazji. Więc według mnie w tak zwanej albo w kulturze chrześcijańskiej nie odczuwam lub nie poznałem przestrzeni, która by dotyczyła kultury odchodzenia. Natomiast usłyszałem też, że przecież my wszyscy musimy umrzeć. Nie jestem pewien, czy są jakieś miejsca lub możliwości dialogu czy myślenia o tym, czym jest odchodzenie i przechodzenie w inną przestrzeń. Czy ma się to kojarzyć z takim tendencyjnym bólem, cierpieniem, niepewnością, jakąś dramatem, jak jest to najczęściej, z obawami? Ja sądzę, że nie musimy umierać. I że to również jest chyba ważna kwestia do namysłu i dzielenia się przemyśleniami czy przeżyciami. Natomiast to, co Ronia powiedziała, przecież to pewno wszyscy tu jesteście za eutanazją. Ja tak sobie myślałem, że może za prawem jazdy są wszyscy. Ale od tego, że się prawa jazdy nie ma jeszcze, albo jest fachowcem, albo chce się usprawnić ruch drogowy, albo w ogóle zwiększyć bezpieczeństwo, to tym bardziej, jak już w ogóle wyjściowo jesteśmy za czymś, to warto o tym znacznie sobie więcej przekazać podziwu. Dziękuję. No tak, no na pewno po prostu musimy stworzyć nowe paradygmaty, jeżeli chodzi o naszą świadomość śmierci. Bo faktycznie, że takie wprowadzenie nagle prawa do eutanazji, jak nie ma w ogóle przygotowanej świadomości, nie ma tej całej infrastruktury, no to tak jakby było wprowadzenie prawa jazdy, bez samochodów i bez kursu. Bez kursu, bez niczego, nie? Także właśnie to, co my w tej chwili tutaj robimy, to takie właśnie tworzenie nowych paradygmatów. Znaczy, pan powiedział, że nie musimy umrzeć. No musimy umrzeć. Czy ja mam jasno, dajmy, ja nie muszę. Okay? Ja bym się zgodził. Właśnie nikt nie musi, ale tak się składa, że wszyscy umierają. Znam takich, co nie umarli. No, wiesz, to już o precedensach nie chciałbym rozmawiać. A ja bym chciała się dowiedzieć, no właśnie, czy właśnie to jest ciekawe. Ja to może po. Ja jestem otwarty, tylko że... Ja jestem otwarty na każdą tą scenę. Nie, właśnie chciałam się dowiedzieć, no. Ale ja teraz ja jestem otwarty i służę. Znaczy, jeśli nie mówimy o literaturze pięknej, albo brzydkiej, to generalnie precedensy nie występują. Natomiast a propos... To ja jeden prezent zabawiam. Jeżeli będzie mowa. To już może na samym końcu w tej części nieoficjalnej. Natomiast... Żeby zakończyć to i wrócić do reportażu. Jak sądzę. Ja bym chciała jeszcze tak z perspektywy polskiej, bo rozumiem, że pani będzie mówiła o takiej perspektywie bardziej oświeconej albo zachodnioeuropejskiej. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w Polsce problematyka eutanazji się porusza pomiędzy tak naprawdę konfliktem klas i ekonomii, a z drugiej strony jest tak naprawdę takim
jeszcze taką anonimową humanistyką u pracowników służby medycznej. Znaczy, na przykład patrząc na to, co się wydarzyło z profesorem Religą, który był ministrem zdrowia w rządzie prawicowym i miał szalenie takie ostro prawicowe poglądy, na przykład jeżeli chodzi o eutanazję, ale również o prawo do aborcji. W momencie, kiedy okazało się, że no jednak już jest chory na chorobę bolesną i śmiertelną, to powiedział, że on nie wyobraża sobie, żeby umierał w sytuacji opuszczenia i umierał do końca bez wspomagania lekarzy i tego, że lekarze wiedzą, co mają zrobić w odpowiednim momencie. Więc jakby mam wrażenie, że można sobie wykupić, albo można liczyć na taką sytuację, w której akurat trafi się na człowieka, który w sposób anonimowy przy wsparciu, mówię tutaj o środowisku lekarzy, anonimowo i przy wsparciu, że tak powiem, innych kolegów, którzy go akurat nie wydadzą, to pozwoli człowiekowi godnie odejść i uszyje, jak to się u nas mówi, dokumentację, tak? Czyli zrobi, że tak powiem, podwójną dokumentację i w ten sposób, że tak powiem, to się odbywa. Czyli to jest partyzantka eutanazyjna, ale Religa nie jest dobrym przykładem, bo on miał prawicowe poglądy, ale był ateistą. Więc jego poglądy na śmierć były... Wspierał taką legislację, która tak przeczyła, więc znaczy, nie wysyłał innym rzeczywistość, tak, która jego nie obowiązywała. Nie w kwestii eutanazji, bo w ogóle się tym tutaj się nie zajmował, a potem jakby zajmował się tylko z punktu widzenia osobistego. Natomiast wracając, dlaczego w kulturze polskiej temat eutanazji tak przebija się powoli? No, między innymi dlatego, że jesteśmy otoczeni kulturą chrześcijańską, a w chrześcijaństwie eutanazja nie występuje w ogóle. Człowiek nie ma prawa do decydowania o swojej śmierci. Religie chrześcijańskie... Znaczy, powiedzmy, że nie tylko w chrześcijaństwie. Ale, no tak, ale religie chrześcijańskie nie przyznają mu tego prawa. Mówi się o wolnej woli, ale nie w tym zakresie. Tutaj jakby mamy bardzo mocne tabu i tutaj ma się zdać na wolę Najwyższego, który to decyduje, w którym momencie i sekundzie to nastąpi. W związku z tym, skoro nie ma tego tematu nawet wspomnianego, więc trudno mówić o możliwości czy o prawie. W związku z tym, jeśli zaczyna się dyskusja, no to musi się zaczynać od tych, którzy cały ten bagaż etyczno-religijny albo zostawiają na boku, albo odrzucają. I dopiero wtedy jest możliwa taka rozmowa, ewentualnie są to takie indywidualne decyzje pod wpływem chwili, momentu, na zasadzie porozumienia pomiędzy osobą, która bardzo tego chce, jego rodziną i kimś w szpitalu, który to umożliwi lub zrobi. Ale to wszystko jest jakby na granicy etyki, a już w ogóle poza prawem, ale na granicy etyki tak naprawdę. Ale pomimo, że właśnie jesteśmy otoczeni kulturą chrześcijańską, to jednak samobójcy na doszły nie są ścigani, prawda? Wiem o tym dobrze, bo pracowałam 10 lat w klinice toksykologii. No tylko dlatego, że nie żyją. Nie. Ale jest postępowanie. Znaczy teoretycznie powinno być postępowanie, które ma wyjaśnić, czy ktoś był przez kogoś innego nakłaniany, bądź zmuszany do wybrania swojego życia, ale nawet kiedy takie są oczywiste fakty, to jednak to postępowanie nie jest zdarzane, nie będę powiedziała to dlaczego. No i natomiast jeżeli ktoś dokona skutecznie samobójstwa, to bardzo często jest wyprawiany pogrzeb właśnie taki katolicki. I w czasie tego pogrzebu ksiądz, który prowadzi mszę i tak dalej, przedstawia takie wyjaśnienie, z którego wynika, że ten człowiek jest w niebie. A jeżeli dokonał tego samobójstwa, to dokonał to na skutek błędu. Tak? Jest taka interpretacja, że wówczas, kiedy ktoś dokonuje samobójstwa, to nie poczytamy. Zawsze jest chory psychicznie. Nie podjął suwerennej decyzji, tylko, że tak powiem, czegoś się porobił. Także tutaj w przypadku samobójstw, gdzie też jest to sprzeczne z chrześcijańską, praktyka jest zupełnie inna, prawda? Ani prawo, ani sam Kościół katolicki, przynajmniej w wykonaniu takim, jakie znam, nie piętnuje tego. I mamy jakby całkowitą sprzeczność pomiędzy tezą jakby ogólną, czyli takim ogólnym zakresem etycznym,
a poszczególne przypadki, które jakby powinny tego dotyczyć, praktyka jest zupełnie odwrotna. No, mnie się wydaje, że tutaj punktem ciężkości jest właśnie to, że takie wypracowanie neutralnej procedury, medykalizacja śmierci. No, to, co się w innych kontekstach mówi, rób to w domu pokryjomu. Właśnie, rób to w domu pokryjomu, albo tego przecież mi się wydaje, że taka osoba, która no, domaga się, żeby przeprowadzić na niej eutanazję, ma taki silny instynkt społeczny, prawda? I chciałaby, żeby nie umierać samotnie, tylko w gronie osób, które jej w jakiś sposób w tym towarzyszą, gdzie przeniesiona jest odpowiedzialność, prawda? Rozproszona odpowiedzialność na grupę osób, które do aparatu się posługują, na instytucje, właśnie to na przykład fundacje Dignitas, prawda? I że to wszystko jak gdyby wyrywa człowieka z takiej samotności śmierci. Bo tam nas ja w jakimś sensie wyłatwisz od samobójstwa. Bardzo dużo, bo tam ten Dignitas po prostu się płaci składki. Śmierci, prawda? No właśnie. I jakie to jest w gruncie rzeczy śmieszne, prawda? Że się płaci składkę. Wstaje się 50 euro. Tak? Na 150 franków? Tak, no to nie. W każdym razie, że ktoś zakłada, że w jakimś okresie życia będzie chciał dokonać eutanazji, czyli do takiej klinice, no i płaci składkę. To bez sensu, prawda? Bo będzie w stanie jej się zabić, prawda? Nie jest jakaś sztuka szczególnie trudna, żeby zadać sobie po prostu śmierć. Więc był przypadka poza tym, kiedy ktoś jest sparaliżowany i nie może nie wiem, no bo więc on się nie sobie nie musi pomóc, no to człowiek prosząc o eutanazję chce zniszczyć. Tak, tu się zgodzę z tym, że nie zgodzę się do końca, że można się tak łatwo zabić, bo żeby się tak łatwo zabić, to trzeba mieć dostęp do odpowiednich medykamentów, do takich, które są skuteczne. No a problem na tym polega, że właśnie boimy się, ci, którzy naprawdę chcą się zabić, boją się tego, że to jest nieskuteczne, prawda? Jerzy Kosiński zabił się według nawet takiego przepisu towarzystwa, które popierało samobójstwa i to rzeczywiście on to uskutecznił, no ale to tak, to trzeba przede wszystkim się na to rzeczywiście zdecydować. Poza tym lęk przed śmiercią jest jednak ogromny. Samemu rzeczywiście, jak się to robi, nie? To wtedy się jest samemu z tym lękiem przed śmiercią. No a poza tym jednak trzeba być sprawnym. Trzeba być po prostu sprawnym, żeby zastosować to, co on zrobił, czyli nalać sobie wannę, upić się najpierw, potem sobie nałożyć na głowę torebkę i tak dalej. Także to nie jest takie proste. I ci ludzie, którzy korzystają z tego prawa do eutanazji w Szwajcarii, to oni najczęściej są już prawie że niezdolni do tego, żeby samemu sobie cokolwiek zrobić, a co dopiero właśnie zaaranżować takie prawdziwe samobójstwo. No i cały ten widz na tym polega, że oni dostają, to jest tak zwane właśnie wspierane samobójstwo, czyli dostają do wypicia odpowiednią miksturę i to muszą przez rurkę wypić i są przy tym filmowani. Filmowani są dla policji, żeby było widać, że to nie jest aktywna eutanazja, czyli że nikt nie zabił tego człowieka, ani też mu nie przechylił tego kielicha, tylko że on to sobie sam wypił. No i tutaj już jest to rozwiązane, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre kraje. Natomiast ciągle jeszcze nie jest rozwiązane, jeżeli chodzi o kogoś, kto jest kompletnie niezdolny do tego, żeby nawet wyrazić swoją wolę. I w tej chwili się to reguluje w ten sposób, że można napisać testament i w tym testamencie można napisać, że w razie gdyby się uległo wypadkowi, który jest się sparaliżowanym i tak dalej, to prosi się o wykonanie eutanazji, ale wtedy musiałaby być dozwolona prawnie eutanazja aktywna. Jeżeli jest eutanazja taka jak w Szwajcarii, to już na przykład nie można tego zrobić. No, tutaj jest ta granica. To raz. A dwa, to jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co ty powiedziałeś, żeby to właśnie gdzieś prawnie uregulować. Mianowicie mało kto wie o tym, że w Szwajcarii od 1942 roku w konstytucji mamy zapisane, że człowiek jest właścicielem swojego życia. I to jest ważne. Bo jeżeli jest właścicielem swojego życia, no to w konsekwencji, i
to Szwajcarzy uznali. I w 2007 roku zapisali w konstytucji, że człowiek jest również właścicielem swojej śmierci. I to jest istotne, że nie Bóg, czy nie wiem, król, czy ktoś tam, tylko właśnie człowiek. On sam jest właścicielem swojej śmierci. I na przykład jak w polskiej prasie jest, a czytałam to, Dignitas na przykład wykorzystuje lukę w prawie i dlatego wolno właśnie pomóc w śmierci, to jest zupełna nieprawda. To jest kompletna nieprawda, to jest absolutna bzdura. Przede wszystkim Szwajcarzy są tacy, że jak zauważają gdzieś jakąś lukę, to oni nie czekają, że aż się tam powypełnia to jakimiś przestępstwami, tylko natychmiast to regulują. Tak, żeby nie było takich luk. No ale tutaj w tym wypadku w ogóle nie ma takiej luki. Po prostu od lutego 2007 roku w szwajcarskiej konstytucji jest napisane, że człowiek jest właścicielem swojej śmierci. Czyli może zrobić co chce. Malutka dygresja, że nie wiele kwestii następuje tak szybko, a może ma nawierz ten rozmiar różnicy dziesiątek lat i zimnie wieczności, to na przykład prawa kobiet do głosowania w Szwajcarii. No tak, to jest... Sieć. Na przykład tak, tylko. Tak, to prawda, to prawda. Bez ogólnie, ale dobrze, że z każdego obszaru brać te Bardzo szybciutko mogę powiedzieć, jak to wyglądało naprawdę. A to tylko na razie. Dlatego, że rzeczywiście, jeżeli brać cały kraj pod uwagę, no to faktycznie, że Szwajcaria w 70. bodaj, nie wiem, pierwszym, trzecim roku, jako, no to w trzecim, rzeczywiście dała prawo kobietom do głosowania, z tym, że trzeba powiedzieć, że w Szwajcarii z kantonu do kantonu jest inaczej. Każdy kanton ma inaczej. Pierwsze kantony, na przykład pierwsze w ogóle w świecie były, które pozwoliły kobietom na studiowanie, na przykład medycyny jeszcze pod koniec XIX wieku. Ja w tej chwili tak dokładnie tych wszystkich dat nie pamiętam. Pamiętam tylko, że właśnie na Uniwersytecie Curyckim pierwsze kobiety studiowały. I potem od kantonu do kantonu to jest różnie. Tym ostatnim kantonem, który właśnie jakby przyhamował to, to był Appenzeller. I to był bardzo konserwatywny kanton z takim bardzo wyraźnym podziałem na mężczyzny, na zadania męskie i zadania kobiece. I kobiety, nie to, że one nie chciały prawa do głosu, tylko one nie chciały mieć jeszcze więcej roboty. Naprawdę, z tego powodu nie głosowały. One miały na głowie dom i dzieci, a mężczyźni mieli na głowie politykę i pracę. I kobiety właśnie to mówiły, że one nie chcą jeszcze więcej obowiązków sobie brać na głowę. No. Też kolejnym niechlubnym szwajcarskim zapisem jest, bodaj w 76 zaczęto penalizować gwałt małżeński jako gwałt. To znaczy uznawano, że nie było przemocy seksualnej w momencie, kiedy jest zalegalizowany związek. To też wydaje się, znaczy, jeżeli chodzi o historię Szwajcarii, to tam jest niejedno niechlubne. Ale na przykład złoto z II wojny światowej, nie? Generalnie zajmujmy się tym, żeby stawiać Szwajcarów jako wzór wszystkich cnót. No właśnie. Tylko tym jednym tematem, oni sobie wypracowali. Znaczy, myślę, że o tyle to ma sens, o ile to jest jakby trochę takie, powiedziałabym, dozowanie ubezwłasnowolnienia, prawda? Znaczy, że są grupy ludzi, tak jak u nas w naszym prawodawstwie, to dotyczy na przykład osób zależnych, chorych, słabych, które podlegają mniejszemu upełnomocnieniu, prawda? Znaczy, że są pozbawiane pewnych praw i jakby idąc na tą zasadą, no to można powiedzieć, że kwestia i przemocy seksualnej, i prawa głosowania, no też jest jakby w tym kierunku, że jakby to jest ta sama jakość prawodawstwa. No tak, zgadzam się z tym. Równocześnie mogę powiedzieć, że w 74 bodaj roku właśnie w Szwajcarii kobiety demonstrowały za tym, żeby było prawo do aborcji, no i przegłosowały. Także to różnie bywa. No, w każdym razie na pewno jest tak, i to sama wiem, bo tam od tego 74 właśnie roku mieszkałam, więc na pewno jest tak, że debaty się odbywają i to są debaty i w mediach, i w różnych właśnie, i różne są spotkania. I oczywiście w tej chwili też jest dużo przeciwników Dignitas. Na przykład jak
Dwa lata temu nagle była wiadomość, że w jeziorze Curyskim znaleziono urny. To wtedy natychmiast posądzono o to Dignitas i również w Szwajcarii. Ten założyciel Dignitas, Minelli, miał w ogóle proces, który wygrał, bo okazało się, że nie było w ogóle najmniejszych dowodów na to, że te urny mają cokolwiek wspólnego z Dignitas, ale jednak również w Szwajcarii patrzył mu na palce. Zresztą można powiedzieć, że no to z drugiej strony jest gwarantem, że on jednak jakichś straszliwych przekrętów nie robi. Bo Szwajcarzy faktycznie mu patrzą i na podatki, i na to, co on robi. I ciągle właśnie się wydarzają jakieś takie sytuacje, gdzie natychmiast jest na ten temat debata. Ale w Szwajcarii można wszędzie sobie zrobić eutanazję, czy tylko w tych dwóch miejscach? Znaczy, ja wiem o tych dwóch miejscach. Wiem też, że jest tak, że właściwie w każdym szpitalu, jeżeli spełni się tam określone warunki, to można dokonać eutanazji. Ale czy w Szwajcarii to jest po prostu takie biznesy dwa te? Znaczy ja bym tego w ogóle nie określałam jako biznesu, ponieważ to jest niedochodowe, więc to nie ma nic wspólnego z biznesem, chociaż się to posądza. Szwajcaria słynie jako kraj, że wszelkie w zasadzie takie istotniejsze dla społeczeństwa decyzje są rozpatrywane w wyniku referendalnym. Czy również to było? Zmiana konstytucji, tak. To było, czy społeczeństwo Szwajcarii w drodze referendum uznało, że mogą być... A więc kilka referendów rocznie się odbywa. No nie, no właśnie o to. Ale te wszystkie zmiany w konstytucji, bo o tym Ela mówiła, odbywały się, były poprzedzone zawsze debatą publiczną, wieloletnią czasem i referendum, a nawet referendum... Nie można mówić, że to było kuchennymi drzwiami wprowadzone. No ale ja wydaje mi się przynajmniej, że w Holandii to źródło eutanazji jest robione w ramach ubezpieczenia, prawda? Czy to jest w szpitalu? Czy to jest dokładnie to samo? Czy odstąpienie od uporczywej terapii, bo czasem to się jakby miesza te rzeczy, co jest tym samym, co te przypadki szwajcarskie, bo to nie jest dokładnie to samo. Decyzja o odłączeniu na przykład urządzeń, to nie jest to samo co eutanazja. Ale to mnie się, znaczy nie wiem, bo może ktoś wie, bo ja nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że w Holandii jest możliwa taka eutanazja, która nie polega właśnie na tym, że przestajemy kogoś leczyć, ale że podajemy mu przeciwbólowe środki w takiej, że tak powiem, proporcji, że może sobie się, że tak powiem, pożegnać ze światem. Tak mi się wydaje, chociaż no, pana nie to jest. Ja to że to jest robione w ramach ubezpieczenia. Natomiast z tego co wiem w Szwajcarii są takie jak gdyby no, kliniki, organizacje, do których można przystąpić albo nie. Gdzie można przystąpić albo nie, że można albo składkę płacić, tak jak za ubezpieczenie, dodatkową składkę, albo jednorazowo zapłacić za swoją eutanazję. Także nawet jeżeli to jest instytucja niedochodowa, to jednak nie jest objęta ubezpieczeniem. No nie, to jest tak. Po pierwsze musimy rozróżnić, co w Holandii, a co w Szwajcarii, ponieważ w Holandii jest prawo do eutanazji aktywnej również. Także to już jest zupełnie coś innego. Czyli po prostu rzeczywiście w ramach powiedzmy ubezpieczenia może lekarz podać truciznę, a nie tylko jakiś środek. Właśnie o tym Radio mówi, że tam jest szerszy dostęp i bardziej upowszechniony. Nawet Radio Maryja rozpowszechniało takie chybowe wieści, że w Holandii po 70 roku życia będzie obowiązkowa eutanazja. Było to na chodziło o to, żeby sytuacja Radio Maryja, broń Boże, to prawie nie wyjeżdżali. No to już czuli to tego. Znaczy pojawiło się rzeczywiście takie prawo, że po 76 roku życia w Holandii każdy człowiek może sobie zażyczyć pożegnania się z życiem i nie musi udowodnić, że jest terminalnie chory. Czyli po prostu może rzeczywiście na przykład wybrać moment swojej śmierci. Tak, może wybrać moment swojej śmierci. Może stwierdzić, że na przykład już jest zmęczony życiem i ma dość. I nie chce. A jak to jest z tymi lekami przeciwbólowymi? No bo co innego zaprzestać kogoś leczyć? No ja myślę, że też w Polsce przecież za łeb nie ściągną do szpitala i nie będą leczyć. Jak lekarz już nie podają. Co zrzutują na to? No w lekarz nie podają. W ogóle po prostu trudno się o to dojść. Ale chodzi mi o te leki przeciwbólowe, które tak jak rozumiem, no takimi lekami przeciwbólowymi w odpowiedniej dawce można się uśmiercić, tak? Nie jest potrzebne przez rurkę picie specjalnej mikstury. Wszystkim można się otruć. Bardzo jest łatwo się otruć. Ale niektórych rzeczy trzeba dużo zjeść.
W każdym razie we Francji od 2000... Też jakie człowiek czuje zanim zajdzie. To wam powiem. We Francji od 2005 roku dopuszczalna jest tak zwana ustawa Leonetiego, która dopuszcza podawanie dużych dawek przeciwbólowych przyspieszających śmierć. A teraz Francuzi chcą o krok dalej, tak. To znaczy rzeczywiście prawo do eutanazji zalegalizować. I teraz we Francji kto podaje te leki? Czy to jest tak, że ja dostaję morfiny 4 razy więcej niż jest dodatka, że taka dopuszczalna i lekarz mi to daje? Czy właśnie ja muszę tak jak w tej Szwajcarii przez rurkę coś tam ssać, prawda? Bo... No właśnie nie. W Szwajcarii to rzeczywiście trzeba to tak robić, dlatego że to jest potem filmowane i to sprawdza policja, czy tutaj nie było ingerencji innego człowieka, czy to rzeczywiście ten człowiek... Po prostu dozwolone jest tak zwane wspomagane samobójstwo, czyli obecność innych ludzi przy tym i podanie komuś, ale on sobie to musi sam wybrać. No, taka jest ta różnica. A z lekami przeciwbólowymi jest tak, że jednak podaje lekarz. A lekarz tak, a przeciwbólowy podaje lekarz. I ja wam mogę powiedzieć jeszcze tak a propos, że moja mama przez wiele lat z powodu choroby mojego taty i potem po śmierci mojego taty pracowała w hospicjum, bo zrobiła taki kurs i tak dalej i jako wolontariuszka pracowała w hospicjum i potem jak sama była chora, bo rzeczywiście była chora, to umówiła się z lekarką, to więc jej dzienników, że rzeczywiście dostanie maksymalną dawkę morfiny, jak już trzeba będzie zakończyć życie. I faktycznie w hospicjum miała tylko 5 dni. Znaczy dokładnie wiedziała, w którym momencie tam pójść i jaką dawkę dostać i tak dalej. Także to jest to, co pani mówi, że jeżeli ma się takie dojścia i takie sposoby, to można to w jakiś sposób rzeczywiście zrobić. No ale chodzi o to, żeby jednak mieć takie prawo i przede wszystkim, żeby mieć świadomość tego prawa. A jeżeli chodzi o te składki członkowskie, to tak wygląda, że właśnie potrzebna jest jakby świadomość tego prawa. Czyli jeżeli ktoś się zapisze do takiego exit i wspiera to tym zapisaniem się i tym płaceniem składek członkowskich, exit jest nawiasem mówiąc tańszy niż inkas, bo jest dla obywateli własnych, to on ma świadomość, że gdyby zachorował, to może skorzystać z tej usługi. Ale 90% ludzi w ogóle z tego korzysta. Po pierwsze po prostu umiera. To znaczy płaci składki? Płaci składki i koniec. Zbiera te idee i koniec. No tak. To tak jak ze składkami na emeryturę, nie? Płacimy składki, ale przecież nie wiemy, czy dożyjemy, nie? Tylko po prostu płacimy. To wyspieszenie, że tak powiem, no. Francyjne, ile wynosi? 50? Znaczy tak. W Exit, ja pamiętam, ja dostałam takie papier z Exit i to było 50 rocznie. Natomiast do Dignitas jest 150, z tym, że od razu dodam, że można napisać do nich list, że na przykład nie ma się takiej sumy. I wtedy się jest zwolnia. A to jest pomarańczowy. A czy jest możliwe zapisanie się do stowarzyszenia w sytuacji, w której człowiek już jest na tyle chory, że to już nie jest w stanie sam? Tam nie ma żadnych takich wstępnych warunków, ale o to właśnie abyśmy młodzi stworzy płacić nawet. To właśnie o tym trzeba właśnie odpowiedzieć. Ja mam pytanie jeszcze. Ta stawka jest na tyle niska, że to jest po prostu jak usługa. To szeroko, nie ma bariery, to myślę, że to jest dla jakichś tam, nie wiem. Nie ma bariery jakiejś takiej, że tylko dla pracy. Przecież tego ucieka 50 euro rocznie, to... To nawet i Polak by mógł zapłacić. Wystarczająco zamożna, żeby tylko klub eutanazję sobie przeprowadzić w Szwajcarii. Znaczy, problem polega na tym, że jeżeli ktoś rzeczywiście, powiedzmy pani Senyszyn, z Polski jedzie do Szwajcarii, to po pierwsze kosztują ją wszystkie badania, potem kosztują ją wszystkie przejazdy i tak dalej, potem zapewne jeszcze hotel, a jeżeli na przykład nie pojedzie sama, tylko pojedzie z kimś, to hotel dla tych kilku osób i tak dalej. Czyli jest to przedsięwzięcie finansowe, na pewno. A poza tym, jeżeli kogoś stać, to płaci 7000 euro za wszystkie te usługi, które potem są wykonywane. To znaczy za krematorium, za odesłanie urny, za to, za tamto. No po prostu ta
tak zwany pogrzebowy, nie? Przepraszam, że takie zadam pytanie, ale czy to musi być obywatel Unii Europejskiej? Czy może być także jakiś nielegalny migrant albo migrantka? Czy każdy może tam przyjść i powiedzieć, nie mam kasy, ale chciałabym sobie zrobić eutanazję? Znaczy tak, to ja nie wiem. Ja po prostu nie znam tej sprawy, aż musiałabym być i w policji, i w Dignitas, i mieć wgląd do tego wszystkiego. Znając pobieżnie ustawodawstwo szwajcarskie, która nie jest w Unii Europejskiej. Ale to, ale są, jest Schengen, to są umowy wzajemne. Natomiast problem jest taki, że w ogóle Szwajcarzy dla nielegalnych imigrantów nie są zbyt mili. I w związku z tym stowarzyszenie, które... Nie załatwiają eutanazji za stowarzyszenie, które jest tam wielokrotnie kontrolowane, nie może sobie pozwolić na dodatkowe jakby nieprzyjemności. Podejrzewam, że mogło to być bardzo utrudnione, jeśli chodzi o osoby, które nie mają stałego pobytu na terenie Unii Europejskiej. Przynajmniej stałego pobytu. Bądź Szwajcaria. Szwajcaria to jest jeszcze trudniej niż Unii Europejskiej. Nie mam pojęcia, jak to jest. Wiem tylko, że jest dużo Niemców, Anglików, Włochów. To jest prawa, która umożliwia właśnie, tak to mówiliśmy o Holandii. Czyli tak wyboru daty swojej śmierci. Czy to jest obwarowane jednak jakimiś wcześniejszymi, nie wiem, konsultacjami z psychologiem? No bo właśnie otóż to, że nie. Bo przecież jeżeli można sobie wyobrazić sytuację bardzo prosto. Znaczy, nie jest to jakby też odległe, że jest się w takim stanie ducha, że no tak, wyobraża tak, sobie tak, człowiek tak. drugiego dnia i albo ze względów ekonomicznych po prostu jest się w stan depresji po prostu zepchniętym i jakby wtedy taka sytuacja jest o wiele prostsza do wyobrażenia. Moja wiedza jest bardzo wątpliwa w tym wypadku, bo czekam z internetu, ale to co się w internecie wyczytałam, to coś takiego, że tam najpierw jest taki okres 15-30 dni, że trzeba potwierdzić, prawda? Że człowiek się zgłasza, ja chcę się sobie odebrać, znaczy chcę, żeby dokonał na eutanazji, bo jestem chory, tak, chory śmiertelny. Fizycznie, tak? Właśnie, bo takie ostre, depresyjne, to jest minimum. Które ukończyły 76 wykluczony jest pomoc osobie chorej psychicznie, umysłowo niepełnosprawny, więc cała choroba Alzheimera odpada z automatu. Ale nawet jeżeli jest stwierdzenie współwystępującej choroby somatycznej? Oczywiście, wyczytałam to w internecie, także moja wiedza pod tym względem jest bardzo słaba, prawda? Wręcz dramatycznie słaba, ale po prostu się dzielę tymi szczękami. Dlatego, że tam jest, z tego co zrozumiałam, jest dosyć właśnie procedura skomplikowana, gdzie szereg, bo tak jak rozumiem, ta pani, która w Szkocji walczy o prawo do godnej śmierci, posłanka, cierpi na chorobę Parkinsona, tak? Nie Alzheimera, tylko Parkinsona. I chce, że tak powiem, wyprzedzić fakty i doprowadzić do sytuacji, w której wcześniej można podjąć decyzję o tym, że jak człowiek będzie niezdolny do podejmowania suwerennej decyzji, to jednak jego ta decyzja będzie wiążąca, tak? Tak. A tutaj w Holandii zrozumiałam, skoro czytałam w internecie, że z automatu wypadają osoby, które są niezdolne aktualnie do podejmowania suwerennych decyzji, że poza tym trzeba być obłożnie chorym, śmiertelnie, prawda? Jednocześnie okropnie cierpieć, to wszystko trzeba udowodnić, 15 dni odczekać i dopiero, prawda? Pod warunkiem, że jest się młodszym niż 76 lat. Tak? Bo po 76 roku życia to już właśnie o to chodzi, że można. Z tym, że ja nie przypuszczam, że to tak jest jak w sklepie. Że się przychodzi i poproszę i się dostaje. Tylko to jednak przychodzi się, no na przykład prawo do eutanazji, do aborcji w Szwajcarii jest też tak, takie, że jest, ale przecież przechodzi się przez psychologa, przez lekarza i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że po prostu się przychodzi i załatwione. We wszystkich tych rodzajów nieodwracalnych decyzjach są procedury, są no tak budowane bezpieczniki, które mają jakby utrudnić czy wyeliminować pewną przypadkową decyzję, czy decyzję pod wpływem chwili. I każda tego rodzaju decyzja tak jest budowana. Problem w tym, że to co u nas chwilowo jest, na przykład, prawda, że samobójcy nie są ścigani, prawda? To nie jest jakby rzecz, która długo funkcjonuje. Przecież w dalszym ciągu odmowa pomocy, że można być oskarżonym o odmowę pomocy, o odmowę utrudnieniu samobójcy popełnienia samobójstwa, bo to jest czyn karalny w kodeksie karnym.
Więc to, że jakby u nas prawo stosuje się selektywnie, wybiórczo i leniwie, to wiemy dawno. I to praktycznie we wszystkich dziedzinach. Ja się gotuję, natomiast... bo jednak chcę się podzielić tą wiedzą z kliniki toksykologii, że gdyby wdrożyć obowiązujące prawo, to nie byłaby możliwa pomoc medyczna, dlatego że cały personel siedziałby nieustannie albo w sądzie, albo w prokuraturze. Dlatego, że tam ilość osób po próbach samobójczych jest znaczna. Od 860 do 1600 rocznie, prawda? Można się dopatrzyć mniej więcej 2/3 tych prób samobójczych, jakiegoś wpływu osób postronnych, prawda, które albo nakłaniały, albo w jakiś tam sposób uczestniczyły w tym wszystkim. No może nie 60%, może 30%, to i tak jest dużo liczba. I po prostu całe wdrożenie procedury sprawdziło klinikę toksykologii, wszyscy by umierali, co się zatrudni, bo lekarze by siedzieli przez cały czas w prokuraturze bądź w sądzie. Czyli to jest prawo, które nie działa. I tak na dobrą sprawę mi się wydaje, że w Polsce jest łatwiej sobie zrobić eutanazję niż w jakiejś tam Szwajcarii czy w Holandii. Tak samo jak prawdopodobnie sobie łatwiej zrobić aborcję. Tak? Tylko trzeba umieć to zrobić. I mieć pieniądze. No niekoniecznie za to nazwę, to zawsze można się zabić, czy kogoś poprosić, tak. Zabić. Kolegę, kolega. Była taka historia, ale to już nie będę o tym mówić, dlatego że chciałabym jednak przeczytać kawałek tego. To może właśnie taki, może nie wiem, czy to dobre miejsce, pozytywny lepiej przykład podać niż wspominać te nasze niecne praktyki życia codziennego. Jak się okazuje, dla większości jest to nie nowe, ciekawe, nie dlatego, żeby się eksponować. Brat tego dziennikarza, który to napisał, na imię ma Urban i w chwili, kiedy dowiaduje się o tym, że jest śmiertelnie chory, ma lat 46, jest singlem, mieszka w swoim mieszkaniu w większym mieście, ale w którymś momencie swojej choroby przeniesie się z powrotem do domu rodzinnego, do matki na wieś, rzecz dzieje się w Niemczech. Jest praktykującym katolikiem, to znaczy. Okej. Będą to tylko fragmenty, bo sam cały ten reportaż jest długi i prawdę mówiąc strasznie smutny. Ja jak to tłumaczyłam, to przeryczałam nad tym. Czy jest dostępny gdzieś do przeczytania? No po niemiecku, tak. Ale po niemiecku. Tak. Urban zatrzymuje się jeszcze na moment przy wjeździe na podwórzec. Jest ciepły dzień późnej jesieni, światło ma złotawą bursztynową barwę. Ma na sobie swój skórzany czarny płaszcz, okulary przeciwsłoneczne. Jeszcze raz rozgląda się wokół siebie. Wiejski dom, sad, kurnik. Stodoła z pustym bocianiem gniazdem na szczycie dachu. Po chwili wsiada do samochodu. Tak zaczyna się jego ostatnia podróż. Podróż po śmierć z Górnej Bawarii do Szwajcarii, do Zurichu, do Dignitas. Organizacji wspomagającej śmierć na własne życzenie. Jest godzina 8:35 rano 25 listopada 2004 roku. Samochód wjeżdża na autostradę numer 15. Urban wie, że za około 30 godzin nie będzie żył. Dzień, w który zdecydował się na tę podróż bez powrotu, to był 30 października. Tego dnia był ze swoją siostrą u terapeuty medycyny naturalnej stosującym biologicznie cytostatyki. Niezwykłą metodę, jak podkreślał. Ale po 3-godzinnym posiedzeniu poddaje się. Czemu nie zgłosił się pan ze swoim rakiem znacznie wcześniej? Niestety, teraz na wyleczenie jest najprawdopodobniej za późno, ponieważ nadzieja wydawała się być tak niewielka, Urban zrezygnował i z tej ostatniej szansy. W drodze powrotnej dostał ataku szału, niemalże wyskoczył z pędzącego samochodu. Siostra zdołała go powstrzymać krzykiem. Wrócili do domu i jeszcze tego wieczora zdecydował. Dość tego. To było jakoś w marcu, jak Urban po raz pierwszy wspomniał o wspomaganym samobójstwie. W Ameryce odłączono właśnie aparaturę podtrzymującą przy życiu, a może umieraniu, Terry Schiavo po 15 latach śpiączki. Widział demonstrujących z transparentami, na których wielkimi literami wypisano mordercy. To przecież nienormalne, komentował. Usypia się każde śmiertelnie chore zwierzę.
a wobec człowieka to przestępstwo. Że niedługo sam znajdzie się w sytuacji, w której będzie sobie życzył jak najszybszej śmierci, tego by nie przewidział w najokropniejszym scenariuszu. Niecałe 5 miesięcy później, w sierpniu, Urban prosi starszego brata, żeby nawiązał kontakt z Dignitas. Bardzo starannie czyta dokumenty, które wkrótce w odpowiedzi nadchodzą z Zurichu. Żyć godnie, umrzeć godnie. Już samo to, że takie awaryjne wyjście z sytuacji jest możliwe, uspokaja go, łagodzi złość na Boga i świat. Rodzeństwo jest przerażone. Kielich z trucizną dla naszego brata, nie do pomyślenia, absolutnie wykluczone. Urban zapisuje się do Dignitas. Tylko ten, kto jest członkiem, ma prawo skorzystać z usług i organizacji w samobójstwie wspomaganym. Wpłaca wpisowe i minimalną roczną składkę razem 150 franków. W tym czasie ma już za sobą decyzję o przerwaniu intensywnej chemioterapii. Czuję się fatalnie, skarży się. Nie jestem królikiem doświadczalnym, jestem człowiekiem, któremu przysługuje to ostatnie prawo. Wspomagana, dobrowolna śmierć. Pomóżcie mi. Wiem, że wymagam od was czegoś ponad wasze siły. Co mieli mu powiedzieć po tym, jak przeszedł Golgotę, chorego na raka, sami doprowadzeni do granic wytrzymałości? Na wysokości miasteczka Forstin samochód wjeżdża na A94. Urban opuszcza rodzinną okolicę. Jedzie w towarzystwie siostry, brata i Jo, bliskiego przyjaciela, który swój pojazd, firmową furgonetkę, na ten cel przerobił w prowizoryczną karetkę pogotowia. Wszyscy mają nadzieję, że w trakcie podróży nie dojdzie do żadnych medycznych komplikacji. Urban leży z tyłu na fotelach, zasłonki są zaciągnięte, podrzemuje. Siostra z zawodu asystentka w praktyce lekarskiej spakowała wszystko, co potrzebne. Lekarstwa, strzykawki, przyrządy pomiarowe, bandaże, gumową butelkę z ciepłą wodą dla jego zimnych jak lód stóp. Pielęgnuje brata od 9 miesięcy, z siostrzanym oddaniem jest niebywale silna, ale w tej podróży i jej siły zawiodą. Zaczęło się ropiejącym wrzodem po lewej stronie języka. Jakieś zakażenie, myśli początkowo Urban, ale okropny ból staje się nie do wytrzymania. Wizyta u dentysty, u laryngologa, próbka tkanki do zbadania, po 3 dniach wyniki. PT3, PNO, G2-3, R1-MO. No, nowotwór z lewej strony jamy ustnej. Rak języka w zaawansowanym stadium. Szanse przeżycia co najwyżej 50%. To było 18 marca 2004 roku, na 2 dni przed jego 46 urodzinami. Po 3 kolejnych biopsjach badanie histologiczne potwierdza się. 23 kwietnia pierwsza operacja w klinice uniwersyteckiej w Monachium Großhadern. Powolny powrót do zdrowia i nieoczekiwanie krwotok tętniczy, natychmiastowa operacja. Wydawało się, że utonę we własnej krwi, opowiada Urban na oddziale operacyjnym. Ale potem widoczna poprawa. 24 maja 2004 roku powtórne badanie tkanki, rak usunięty w całości. Mówi zapis w historii choroby w archiwum kliniki. Nadspodziewana poprawa. Urban znowu może normalnie jeść. Wybiera się z rodzeństwem do restauracji. U Roberta, jego ulubionej, udaje mu się zjeść filet z sandacza po odrobince, po czubku widelca. Trwa to prawie godzinę, ale udaje się. Nadzieja powraca. Monachium, wewnętrzna obwodnica, duży ruch, furgonetka sprawnie porusza się wśród samochodów. Jest czerwiec. Zaczyna się terapia naświetleniowa. 50 godzin bombardowania bioelektrycznego dzień w dzień. Niszczenie chorego miejsca, ale jako efekt uboczny, nie do uniknięcia, dewastacja zdrowej tkanki powoduje serię zabliźnień i w konsekwencji całkowitą blokadę szczęki. Usta otwierają się na 2 mm. Jedzenie jest męczarnią. Mimo to Urban nie traci dobrego nastroju. Cieszy się ze złotych medali niemieckich sportowców na olimpiadzie w Atenach. Dba o siebie, wkręca sobie między zęby drzewko, stożkowatą drewnianą śrubę, która ma spowodować, że sparaliżowana szczęka znowu zacznie działać. Zgrzyt piły do drewna. 30 września, po niezliczonych onkologicznych badaniach, Urban uświadamia sobie straszliwą prawdę. Złośliwy nowotwór rozwija się szybciej niż dotychczas.
na rośle dochodzi do 9 cm średnicy. Rośnie w krtani i jamie ustnej. To jest 9 cm średnicy. Urban wybiega z wizyty u lekarza w Rosenheimie. Wzburzony przemierza ulicę miasta, gdzie ma swoje mieszkanie. Siostra ledwie za nim nadąża. To strach. Przepadła ostatnia nadzieja. Nic nie czuje. Jedzenie i picie mają ten sam smak zardzewiałych gwoździ, skarży się. Wychudł na kość. Waży 45 kg. No dobra, to chyba tyle wystarczy. Bo teraz jest przez cały czas już opis po tym, jak coraz gorzej się czuje. I trwa to 9 miesięcy. Na końcu trafia do kliniki paliatywnej. No i to wygląda tak. Leży teraz w klinice w Ebensbergu, stacja 1-1, sala P2, oddział medyczny paliatywnej na końcu ponurego korytarza pełnego drzwi do sali. Szpitalne łóżko, metalowa szafka nocna, kroplówka, stojąca lampa na porcelanowo-białej ścianie, wyblakłe akwarele, krajobraz alpejski, latem z okrągłą wieżą. Nuda. Paliatywna medycyna znaczy łagodne, bezszmerowe pożegnanie. Terminalny pacjent ma się możliwie bez bólu prześlizgnąć w śmierć. Ale to nie jest miejsce, gdzie śmierć jest łatwiejsza, mimo że siostry i lekarze tak bardzo się starają. Urban nie może już wcale jeść. Te kilka kęsów, które udaje mu się przełknąć, coraz częściej po chwili wracają. Lekarz proponuje sondę dożołądkową, sztuczne odżywianie. Urban kategorycznie odmawia. Dni wloką się bez końca. Cisza. Słychać tylko kroplówkę, kropla za kroplą. Przytłumiony daleki szmer z autostrady B304, tykanie sekundnika. Okład nad rurką do oddychania wznosi się i opada. Drzemka, sen, koszmar. Którejś nocy Urban budzi się z krzykiem. Chce do domu. No i wtedy trafił właśnie do domu swojej matki i tam zdecydował dalej, że skorzysta z dignitas. A wygląda to tak. Urban leży w sypialni matki pod obrazem z modlącym się Jezusem na Górze Oliwnej naprzeciwko izby, gdzie w marcu 1958 roku przyszedł na świat. Może dane mi będzie umrzeć w tym samym miejscu, w którym się urodziłem, myśli. W domu rodzinnym śmierć nie wydaje się taka straszna. Na konsolce cała bateria leków. Oksygesik, Novalgin, amitryptylin, plaster durogesik, dromabinol, ampułki z morfiną. Siostra robi mu rano, w południe i wieczorem zastrzyki, w razie potrzeby również nocą. Korzysta też z pomocy dochodzącej pielęgniarki. Matka bez przerwy krząta się koło niego. Codziennie wpadają koledzy, przyjaciele. Z najbliższymi dzieli się swoją nieodwołalną decyzją. Wychodzą z pokoju z płaczem. Ale nikt mu nie odradza. Każdy szanuje jego wolę, podtrzymuje na duchu. Nadchodzą mroczne dni listopada, mgła spowija gospodarstwo z rozległych barżysk. Dochodzą krzyki wrony. No, z rodzeństwem często wraca do tematu śmierci i jak to będzie dobrze. I o najszybszym z możliwych rozwiązań. Urban wsiądzie do swojego Mercedesa C180, włączy na cały regulator ulubiony utwór i na pełnym gazie staranuje najbliższe drzewo. Ale wszystkie rozważania kończą się na tym, że w samobójstwie potrzebna jest pomoc. Już choćby to słowo samobójstwo. Urban nie chce być samobójcą. Wybiera godną śmierć, bo śmiertelna choroba i tak by go zabiła. Ma powód, nie ma bardziej autentycznego. I w dyskusjach z rodzeństwem ciągle wraca do tego samego pytania. Dlaczego w Niemczech nie ma takiej możliwości? Dlaczego w tak beznadziejnej sytuacji jak moja zabrania mi się tego? Dlaczego to ma być przestępstwem? I jego odpowiedź, bo lekarze i księża i dewoci chcą decydować o czyimś życiu i śmierci. Bóg dał nam życie, tylko Bóg i po pogrzebie wszyscy się upijcie. No.
no właśnie, dziś na chwiejnych nogach opuścił dom i obszedł ostatkiem sił rodzinne okolice, żeby jeszcze raz spojrzeć na ślady swojego dzieciństwa. No i żegna się, decyzja zapadła nieodwracalnie, ostatecznie. Nie dla matki i rodzeństwa, oni jeszcze nie pogodzili się z decyzją. Nie tracą nadziei, modlą się. Może zdąży umrzeć. No, ale ponieważ nie zdążył, więc Urban oznajmia. Następnej niedzieli chcę umrzeć w Szwajcarii. Dignitas to najlepsze wyjście, moje ostatnie prawo. Ale jak powiedzieć to matce? Wierzy w Boga, jest katoliczką i nie wie nic o dyskusjach prowadzonych przez rodzeństwo od tygodni w tajemnicy przepiąg. Mają skłamać, udać, że chodzi o jakąś wspaniałą klinikę w Appenzellu. Ależ nie, przecież sami są przeciwni takiemu rozwiązaniu. W żadnym wypadku. Turystyka śmierci to nie dla nich. I tak siedzą wieczór w wieczór przed domem, a ich rozmowy i myśli krążą wokół jednego. Ciągle te same pytania, to samo poczucie bezsilności, ten sam dylemat. Czy mama prawo zezwolić na to? Czy nie będzie to zabójstwo z litości? Czy w Curichu naprawdę oczekuje go godna śmierć? Czy naprawdę nie ma żadnego innego wyjścia? Pięknego hospicjum. Więcej morfiny, dużo więcej, tak dużo, że świadomość odpłynie. Desperacko rozważają nawet, że mogliby się zdecydować wspólnie wstrzyknąć bratu śmiertelną dawkę, a potem razem wziąć na siebie winę. Ale zaprzyjaźniony prawnik ostrzega ich, że mogliby być sądzeni każdy z osobna. Rozpoznanie, zabójstwo na życzenie, a nawet morderstwo zbiorowe. Uporządkował swoje sprawy, napisał testament, pożegnał się z przyjaciółmi i kolegami z pracy, z miastem, w którym mieszkał i mieszkaniem z widokiem na Alpy, ze swoim szczęśliwym, o wiele za krótkim życiem, ze wszystkimi i ze wszystkim. Pogodził się z losem. Lekarze dają mu 2 tygodnie do pół roku życia. To będą okropne dni i nie ma co liczyć na to, że zaśnie z wyczerpania. W jego organizmie toczy się walka. Ma mocne serce, ciągle jeszcze jest silny. Był świetnym narciarzem i piłkarzem. No i tak właśnie. Może w tym momencie, kiedy się pojawiły te same, jakby ta sama sytuacja, która jest w Polsce, te same pytania, to samo otoczenie, jakby etyczne, to może chwilę porozmawiamy o tym. Znaczy ja już to skończę, dlatego że to jest dosyć długie, więc tego wszystkiego nie będę czytać, ja sobie tylko pozaznaczałam to, co chciałam przeczytać. Dalej jest to, że on przyjeżdża do Curichu, jak to się odbywa w Curichu, oczywiście wszelkiego rodzaju badania muszą być zrobione i tak dalej. Po czym 3 tygodnie później urna już z prochami Urbana trafia do urzędu celnego w Monachium. Zostaje przywieziona w kaplicy cmentarnej w tym miasteczku, w którym mieszkał. W czasie pogrzebu jeden z przyjaciół gra na flecie poprzecznym. O ostatniej podróży Urbana w katolickiej gminie po dziś dzień nie padło ani jedno złe słowo. No. Mam takie dwie uwagi, które mi się skojarzyły co do tego. Tak jak tam pada w tym reportażu, a i tak jakby słyszymy jakby to cały czas u siebie. To znaczy, że inni chcą decydować o naszym życiu od poczęcia albo i wcześniej, aż do śmierci, a nie osoby, które są wedle prawa szwajcarskiego niestety tylko właścicielami swojego życia. A druga rzecz taka, jaka mi się wspomniała, że możni tego świata zawsze byli w stanie decydować o swoim życiu. Jak pamiętacie, sztylet, który wysoko urodzony rycerz dobijał pokonanego przeciwnika, nazywa się Misericordia, czyli dokładnie. I taki mi się jakiś klasowy wtręt pojawił, że jeśli ktoś ma władzę, bogactwo i pieniądze, to nie musi się trzymać prawa. Natomiast jeśli wszyscy inni muszą temu prawu podlegać, ze względu na to, jak mało im wolnej woli zostawia. No myślę, że to jest jakiś relikt z czasów, kiedy rzeczywiście jedni ludzie należeli do drugich władcami, właścicielem poddanych. No i właściwie nie wolno było decydować, nie wolno by. No to jest nie, ja mówię relikt. To jest gdzieś tam świadomość. W systemie prawnym to gdzieś tam jest takie przekonanie, że poddany, czy że obywatel
nie do końca jest panem swojego losu. Nie? No, w zasadzie może być sami narzucamy sobie. Albo nie potrafimy, nie potrafimy tych bali likwidować. Sami sobie narzucają niektórzy, a niektórzy jak my próbują temu się przeciwstawić. Ale jesteśmy częścią tego brzydu organizmu. Znaczy na pewno religia, ale też powiedziałabym, że ekonomia, bo przecież w feudalizmie, no to po prostu tak było, że chłop nie mógł się ruszyć ze swojego miejsca, bo on był rzeczywiście poddany pana i na przykład pan go wysyłał na wojnę, jak widział, nie? Ale tak, żeby chłop sobie powiedział, że on sobie będzie mieszkał w innym kraju, to w ogóle nie było nic. Czy nie wolno? Nie można było go złapać i gdzieś tam sprzedać tego niewolnika. Może nie bezpośrednio religia, tylko właśnie kształtowany system etyczny, który gdzieś tam swoje źródło ma właśnie w religii, bo przecież sami mamy konstytucję, do której po dużych walkach się okazało, że inne źródła etyczne są dopuszczalne poza chrześcijańskim, prawda? Po wielkich bojach Zgromadzeniu Narodowym okazało się, że przynajmniej w preambule dopuszcza się inne wzorce etyczne, a przecież miało tego nie być, miała być jakby inna preambuła. Będę moderował moderatora, ale fajnie, dwa razy już Dla mnie ten opis brata, prawda? Relacja brata, no bardzo pokazuje to, jak właśnie eutanazja jest sposobem włączenia innych ludzi w swoją śmierć. Że w Polsce jest taki zwyczaj czy tradycja, że jak ktoś jest ciężko chory, to oszustwo idzie w dwie strony, prawda? Ten ktoś udaje, że prawda, że sobie radzi, że wyzdrowieje i rodzina mówi nie, wszystko będzie dobrze i tak do skąd, prawda? Czyli ma taka gra, która, nie wiem jaki ma sens, ale chyba w intencjach tych osób, które w tą grają, ma na celu ograniczenie bólu, prawda? Czyli taka zmowa milczenia wobec konieczności śmierci, wobec cierpienia. A tutaj ten Urban sobie pozwala także to szkoda gadać, prawda? Wręczy to swoje bez litości, prawda, opowiada jak się zabije. Matce nie od razu. No matce nie od razu, ale to całe rodzeństwo swoje wręczy przez parę tygodni niezbyt, prawda? No, zamiast się zabić, bo przecież chodzi i ten może sobie kupić. Ale to tak, że tak ad vocem, bo miałam, że kiedyś byłam praktykantką w takim oddziale paliatywnym w Krakowie, służba zdrowia i pamiętam właśnie taki mój nieprzyjemny, strasznie taki ciężki w zasadzie epizod to był, polegał na tym, że rzeczywiście no, tam się zaprzeczało realności śmierci. Tak. To była taka zasada przyjęta przez cały oddział i pamiętam już jak ktoś bardzo tak osaczał pana ordynatora, który był takim gawędziarzem, pierdołą, przepraszam za słowo. I pan, jak już był taki przystawiony do muru, to mówił: słońce wschodzi też i zachodzi. I tutaj już człowiek musiał się w tym poruszać. I ja pamiętam właśnie taką desperację ludzi, którzy no, generalnie rzecz biorąc musieli uporządkować, tak jak tutaj w przypadku tego człowieka, swoje życie. A personel był zwalniany za to, że jasno na boku mówił, jaka jest diagnoza medyczna. Nawiązując do tego, co pan powiedział, że my po prostu musimy mieć zupełnie inny stosunek i do życia, i do śmierci. Bo tak prawdę mówiąc, ja teraz zupełnie niedawno byłam na pogrzebie i jestem w świeżej żałobie i byłam na pogrzebie katolickim, tak jak to się tutaj odbywa w Polsce najczęściej. No i w pewnym momencie sobie pomyślałam, że to po prostu jest w jakiś sposób dziecinne. Tak. Nie? Że tak, to jest taki nawrót do dziecinności, do czegoś takiego gdzieś tam w górze, jakieś aniołki, jakieś takie te. I że człowiek w ten dziecinny sposób próbuje się chronić przed konfrontacją z tym, jak ma żyć i jak ma umierać. No religia jest dziecinna sama, ale to nie da się uczyć. Zaraz. To jest klub myślowy, ale nie. Religie są dziecinne i infantylne.
Wiesz co, ja znam również ludzi niereligijnych, no, bardzo ludzie i bardzo więc ale generalnie. To na pewno wzmacnia takie postawy jakby ucieczki, prawda? W każdym razie jest coś takiego dziecinnego w tym wszystkim i to w jakiś sposób jakby odbiera, tak naprawdę odbiera powagę pożegnania. Znaczy przynajmniej mnie odebrało, bo sobie pomyślałam, no dobrze, no to te wszystkie tam kwiaty, to wszystko. Ale na przykład gdyby cokolwiek powiedzieli, ten ksiądz, który mówi formułki, przepraszam, już sam mówię, żeby powiedział coś faktycznie o mojej siostrze, a nie powiedział nic, tylko po prostu sobie tam coś. Ale różnie to bywa, prawda? Trzeba było temu księdzu, tak? Księdzu, coś powiedzieć o siostrze, wejść z tym stąd, tak? I wtedy no, coś powiedział, prawda? Ale on nic przecież nie wiedział, no bo nie był skąd. Ale to on jest tym, który się celebruje, więc on musi, to dzieci poszły tam do tego, ja tam w ogóle nic nie byłam, tylko były dzieci mojej siostry i ich widocznie nie wiedziały, no może były też oszołomione. Ale są też artyści, że myślą w kadrze w zakresie, jak chcemy, żeby coś powiedział, to trzeba powiedzieć, prawda? No dobrze, to wszystko jedno, bo to może być też ksiądz jeden mądrzejszy, drugi trochę głupszy i tak dalej. I tak dalej, jeden powie, drugi powie. Nie, nie, to jest coś za tego, jak to jest bardzo zasłużone dla parafii. Ale myślę sobie, że przecież stoi panazją, z tą całą uroczystością eutanazyjną. To jest troszeczkę tak, że człowiek spełnia swoje marzenie, żeby być na własnym pogrzebie, prawda? Bo każdy z nas, albo każdy dużo osób chciałby zobaczyć, jak to ten, prawda, jak to będzie, prawda, jak to będzie, desperuje, jak to wytkę pije, jak to kwiaty przyniósł, jak to znowu tam coś, a nieważne, nic, prawda, jak nie chowaj, tak? I tutaj, jak mamy tą całą eutanazję, to jest tak, jak gdyby właśnie pogrzeb, ale w publiczności, znaczy uczestniczą ludzie w mojej śmierci. Uczestniczą ludzie w mojej śmierci, pożegnaniu. Ja to wszystko mogę sobie zaplanować, zobaczyć, jak desperują. Można przyjść na stopę na swoją stronę. Ja bym powiedziała, jeżeli można, że moim marzeniem to może nie jest uczestniczenie na moim własnym pogrzebie, ale na przykład jest pozamykanie pewnych spraw i świadome zakończenie tego. Bo mogę zginąć w wypadku samochodowym. Ustaliliśmy, że wszyscy jesteśmy za eutanazją, ale tylko, że to jest. Ja chciałam do tego, nawet dla pani mówiła, to co religia tak, zrobił. Tak. To jest anegdota, fakt, to środowisko lekarskie. Nie, to jest właśnie, ja czytałam to, jest I to jest, wiesz, Adam, i to już mi teraz nasnęło, że to, wiesz, że jednak wobec śmierci świat się dzieje na tych mążnowładców. Tak. Inaczej niż... I dla mnie to jest taka właśnie... No, Seneszyn powiedziała, że ją stać na wyjazd do Szwajcarii. Ale no w jakimś sensie, w jakimś sensie to jest nie, coś w ten sposób, bo to ja widziałam w telewizji młodzi coś tam kontra, młodzież kontra i ktoś powiedział, że właśnie, znaczy takie były śmiechy, kiki, że Seneszyn zrobił eutanazję, sala się roześmiała, młodzież się kontra roześmiała, a Seneszyn bardzo rzeczowo wyjaśniła im, że mylą się, że widział tą eutanazję, bo to samemu trzeba się zdecydować i że ona właśnie taki ma plan właśnie, żeby do kliniki do Szwajcarii, bo może, bo tak. Klasowego problemu. Tak, tak. Ale w przypadku religii też zakładają się dwie sprawy. Lekarz, który od 40 lat chyba ratował ludzi przed śmiercią, miał jej świadomość, nieodwracalność, był równocześnie politykiem i nic jako polityk. Nie dobrze można się przyjrzeć śmierci Wojtyły, który nie umierał w klinice Dżemeli, tylko się zamknął w swoim, prawda, pałacu z lekarzem, z otoczeniem, nie były tam wpuszczane media, nie, nie wiadomo. Trochę to właśnie odcięcie się od świętość cierpienia. Znaczy tutaj parę rzeczy było takich właśnie religijnych, ale zaprzestanie uporczywej terapii to jest troszeczkę coś innego. To był raczej przykład Wojtyły właśnie, kiedy już wszystko przetestowano i nie było efektów, więc w końcu powiedział, że może już wystarczy. I to jest jakby ten przypadek, chociaż oczywiście można mu zarzucać, że no, nie docierpiał do końca i nie brał uczestniczył w tym krzyżu. Dokładnie. Ale to mówię, to jest jakby problem już jakby wewnątrz kościelny. My tu myślę, nie powinniśmy bardziej papież niż sam papież.
przynajmniej ja bym natomiast nie chciał. Natomiast tutaj spięcie polityki, medycyny i po prostu polityk nie robił nic w tej sprawie. No, po prostu ale to jest, był ślepy, tak, politycy. Ale to, no, to jest dla mnie to co mówił Łukasz też. Nie sądzę się tego. Zwłaszcza, że był ateistą, powinien to robić. Ale tak nie chciał się... Takie widełki. No naprawdę. Ale no. Pamiętamy opisy literatury o tym, jak to właśnie... Możnowładcy, tacy, nie wiem, ojcowie rodu zbierają wokół siebie, w poczuciu ostatniej woli, zbierają wokół siebie rodzinę podległych, zależnych i też jakby dysponują swoją wolę i przygotowują się do śmierci. Ale tylko ci, tacy, którzy dysponowali władzą i wiedzieli, że mogą to zrobić. Natomiast... To jest bliski zwyczaj, jest to ale tylko ty chcą mi pisać. Wydaje mi się, że dotyczy gospodarzy. To jest jakby mnie ciekawi to przeprowadzenie tej kategorii własności swojego ciała i własności swojej śmierci. Demokratyzacja kategorii, że kategorię własności tu się stosuje. Znaczy dla mnie to jest trochę niebezpieczne, to, bo ja troszkę wystąpię z takiej perspektywy, no bardziej, no jestem już taką postfilozofką, czyli psychologią, tak jak pani Hanna, więc jakby myślę, że z takiej perspektywy psychologicznej, jako taki pewien aspekt symboliczny w kulturze, powinien być taki komunikat jakby biofilny w pewnym sensie, bo rzeczywiście, znaczy przeciw śmierci, znaczy bo rzeczywiście jest tak, że bardzo wiele, tak jak ty Łukasz mówisz, znaczy bardzo wiele osób z perspektywy, że tak powiem, takiej psychoterapeutycznej musi się odbić na ścianę zakazu społecznego z różnych powodów psychologicznych i jakby uważam, że to jest absolutnie no, obowiązek do poniesienia, że w pewnym sensie jakby no, rzeczywiście taki zakaz w kulturze musi być i jakby tak jak się patrzy antropologicznie na całą sytuację, no to w pewnym sensie ta refleksja, to takie doprowadzanie do tej prawdziwej realności, takiego szacunku do śmierci, to jest tak naprawdę doświadczenie elity, przepraszam, że to powiem. Znaczy, że z punktu widzenia, że tak powiem, jak jest krzywa Gaussa i mamy do czynienia z pełnej samoświadomości, to jest po prostu tak. Doświadczenie elity. Ale my musimy, że tak powiem, pamiętać o tym, że bardzo wiele ludzi fantazjuje o śmierci i że jakby na poziomie społecznym, no niestety ten zakaz w kulturze musi być. I w pewnym sensie jakby ten problem z eutanazją to jest w pewnym obszarze taki problem no tego, co to oznacza tak naprawdę stworzenie na poziomie społecznym i legislacyjnym takiej formuły, w którym możliwe jest umieranie. Drodzy Państwo, z perspektywy domniemań, jakie były okoliczności różnych osób, szczególnie takich świecznikowych, nie jest bardzo daleko do takiego rozumowania. Po pierwsze, dlatego, że żyjemy teraz. Po drugie, iż relacje co do swojej świadomości, tożsamości również są procesem wewnętrznym. A po trzecie, jestem więcej niż przekonany, że sposób życia również buduje odchodzenie i samo godzenie się, czy traumatyzowanie lub łagodne, przepraszam, przenikanie. Ja akurat mam, dzisiaj dostałem wiadomość, że mamusia mojego siostry męża, czyli szwagra, dzisiaj rano o 8 zamknęła ostatni raz oczy. Miała 25 lat temu operację jednej piersi, drugiej piersi z punktu na raka. Jej lekarze czy ogólna opinia wskazywała rok, dwa życia. No papież tak nie minęło. 83 lata przeżył. Teraz czy domniemanie, że tylko elitarność jest godna co do jakości życia, to ja, jak źle zrozumiałem, to przepraszam. Uważam, że... Znaczy nie, 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 samoglądu i takiego jakby umiejętności nadawania znaczenia. To znaczy wglądu, nadawania umiejętności. Godność wewnętrzna jest przynależna każdemu jako natura. Jak
I czy ma wgląd, czy nie, świadczy o ten sposób życia. Ja uważam, że większość ludzi żyje godnie, że większość ludzi żyje swoim wglądem na miarę swoich wyobrażeń, potrzeby i chęci. A opisania tego lub zaszeregowania to w ogóle nie wyobrażam. Zatem elitarnością jest bycia człowiekiem, to uważam, że jest normalnością bycia człowiekiem. A elitarność ma zupełnie inne kategorie, nawet nie wiem, czym którykolwiek elitarności chciał być, poza własnym. Zatem z punktu widzenia temat pewnych elementów prawa, to coś jak, przepraszam, możliwość tej ruchu drogowego, mogę na drugi nie pojechać. Ale w sytuacji, kiedy jest napięcie, kiedy jakaś sytuacja, to przestrzegasz pewnych reguł czy zasad. A myślę także obrony, czy pomocy temu, kto potrzebuje w czasie takiej podróży, ale równocześnie nieograniczenia dostępu do samochodu z punktu widzenia, że to nie można niektórym pozwolić, ale komuś pozwolić na jazdę samochodem. To pewne rozwiązania prawne są przydatne, stanowią pewne ramy czy granice, szczególnie dla tych, co nie są wewnętrznie sami zdolni do przestrzegania reguł, a takiej zdolności ostatecznie nikt nie ma, bowiem trzeba uwzględnić tą różnorodność postawy innych ludzi i zachowań. Reasumując to, co dziękuję za możliwość tej wypowiedzi, to osobiście to, co warto by się skupiać i rozważać, poznając różne rozwiązania i systemy, jak samemu myśleć o swoim życiu, jak wzajemnie ewentualnie rozmawiać o naszych przeżyciach czy odczuciach, jak tworzyć taką normę wewnętrznego postępowania czy system wartości, żeby nie mieć poczucia lęku, obawy i smutku i dramatu, który tak bez względu na to, jakie ma metodologie, jakie wariacje na tym temat, tam jest podszyty strachem, lękiem i jakąś przerażliwością, a nawet odwrotnie. Ja uważam, że możemy sobie stworzyć taki pryzmat życia, żeby to nie była legenda czy dziecięcość, ale na przykład już kończę, na takiej konferencji w Kolegium Medicum parę lat temu, która dotyczyła osoby zajmującej się lekarzami i innymi grupami zajmującymi się różnego typami raka, uczestniczyłem przez dwa dni i pod koniec tej konferencji koło 20 grudnia ówczesny dziekan działu lekarskiego powiedział, że i tak wszyscy boimy się śmierci, jako takie podsumowanie, taki kontekst. Ja wtedy się zgłosiłem do wypowiedzi i powiedziałem, że nie tylko, że nie wszyscy boimy się śmierci, ale sam lęk i życie w poczuciu lęku nie jest zbyt sensowne ani ludzkie. Że każdego dnia zamykamy oczy po znojnym dniu już z poczuciem, że lękamy się zasnąć. A w zasadzie zbudzenie się w cudzysłowie nad ranem w innej rzeczywistości nie nazywam śmiercią, tylko przejściem. Przejściem, które uzasadnia już aktualnie posiadana wiedza, chociażby fizyka cząstek elementarnych i fizyka kwantowa. To jest, powiedzmy, sobie dyskusyjne. Ale jeżeli chodzi o kwantową, to nie jest dyskusyjna. Tysiące, setki tysięcy osób nad tym pracuje. Dobrze. Ja akurat się orientuję i fizyka, nie tylko fizyka, matematyka daje wystarczająco wiedzę, że cała struktura wszechświata i każdy z nas jest zbudowany z cząstek elementarnych. To tylko w skrócie, bo to się nie da bardzo dziś. Ja chciałam tylko bardzo szybko nawiązać do tego, co pan powiedział, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasz lęk czy coś takiego, to możemy mieć taką, a nie inną świadomość i sobie ją pielęgnować i rozwijać i tak dalej. Ale w tym problemie prawa do eutanazji chodzi o cierpienie. Tu jest ten punkt. I to nie jest lęk przed cierpieniem, tylko to jest cierpienie. I niektórzy mogą na przykład to znosić, a inni nie chcą. Jasne. Oczywiście. Więc granice swojego cierpienia to jest też decyzji o tym, w jaki sposób sobie z nim radzimy wewnętrznie czy zewnętrznie. I to jest mnóstwo było przykładów wypowiadanych, które wskazują no, z tak szlachetnym i wspaniałym, jak pani była łaskawa powiedzieć o swojej mamusi, że jeśli ma pewne poczucie świadomości
i pewnej woli, no to chciałbym to być wysokim piedestale, a niskim. Tylko sobie swoją drogę do zamknięcia swojego życia znaleźć. Tak, i jeszcze jedną z możliwości powinno być prawo do eutanazji. Oczywiście. Jestem za prawem, od początku. To w ogóle nie było przykładem. Pani pytała cię, czy jesteś przeciw, czy nie jestem przeciw. Tylko właśnie chodzi o to, żebyśmy nie szukali tych dróg każdy na własną rękę i każdy testował jakby system prawny, czy go przepuści, czy nie. Tylko żeby budować taki system prawny, który zostawia jak najwięcej możliwości wyboru każdej jednostce. Z bezpiecznikami, z procedurami, z tłumaczeniem, jakie są najlepsze wybory, ale żeby... Z barierą, jak trzeba. Dokładnie. Ale żeby każdy ostatecznie mógł tą decyzję sam podjąć, dopóki jest tego świadomy. Zwłaszcza, że on się wydaje, praca, że barierą taką jednak jest po prostu strach przed śmiercią, tak? Że genetycznie w nas, wiesz, strach przed, nie wiem, czerwonym... Strach przed cierpieniem i niedołężem i tak dalej, to jest... Myślę, że jakby nie zawsze nie do końca jest. Znaczy, bo jest cały obszar, że tak powiem, życia psychicznego, który sprowadza się do igrania ze śmiercią na różne sposoby i to ma, że tak powiem, taki charakter, no bo już od dziadka Freuda libido z despoto się przewija i tak naprawdę jakby jest proporcjonalne, czy to jest jakby tylko w teren, ale no rzeczywiście bardzo wiele osób na zasadzie symbolicznego takiego pewnego przechadzania się, ale w zasadzie gdzieś przekracza te granice. Na poziomie społecznej takiej komunikacji, no gdzieś to powinno zostać tak jasno nazwane. No, to po to, żeby ich chronić i też jakby dać narzędzie terapeutom w rękę, prawda? Bo to w pewnym obszarze... Tutaj może jeszcze jedna sprawa, bo Pan powiedział, że nie może tak być, żeby tylko elita miała prawo do godności. I tak nie jest. No więc właśnie, tak nie jest. I pani tego nie powiedziała. Pani tylko powiedziała, że de facto tak jest, że elita ma pewien większy wachlarz możliwości. A ja sobie powiedzieć, i oczywiście bez kontekstu jakiegoś wolniki, że co znaczy elita w takim razie? Dla mnie to jest... Elita zupełnie, to ma różne znaczenie. Ja chyba nie wiem, nazwałam to, jak to Pan to definiuje, bo ja absolutnie nie mówię o ludziach szczególnych, wybranych czy lepszych. Absolutnie nie. Tylko mówię o takiej możliwości poza swoją osobowością i wrażliwością. Znaczy, każdy ma taki dostęp do swojego. Myślę, że to jest błąd, jakby nie filozofowie nadmiernej ekstrapolacji, że pan swoje stany mentalne przykłada na całe społeczeństwo. Nie, ja tylko powiadam, że każdy może. Nie przełożyłem, że każdy tak może. Tylko że może. Ale realność życia wskazuje, że bardzo często bywa inaczej. Ale realność życia jest niebadalna na poziomie wewnętrznej psychiki. Zapewniam Pana, że mam bardzo wiele różnych doświadczeń zawodowych, z których wynika, że mimo mojego wielkiego przekonania na temat szczególności natury ludzkiej, no jakby konfrontuję się z trudnościami, które ta natura ludzka doświadcza. No tak mówiąc oględnie już, naprawdę rzeczywiście. Znaczy, ja się chcę odnieść do takiego właśnie wprowadzenia prawa tej eutanazji. Bo znaczy, wiemy, że Urban, z tego co tutaj słyszeliśmy, marzył o tym, żeby umrzeć w domu wśród swoich bliskich i wrócił do tego domu. Ale nie można było tam tej mikstury praktycznej dostarczyć do domu z rurką, prawda? Znaczy w Szwajcarii można. Komisja przyjechała. Ale znaczy, wiem, że Szwajcaria nie jest w Unii Europejskiej, ale zupełnie jak w Unii Europejskiej procedury, prawda? Nawet spokojnie eutanazji sobie nie można zrobić, tylko rozpętuje się jakieś tam biurokratyczne szaleństwo. Tak? Jakoś dla mnie ten sposób właśnie mówienia o śmierci z własnej woli, prawda, sam w sobie jest ograniczający. Bo samobójstwo można sobie zrobić samemu, prawda? I nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na samobójstwo. Jeżeli nie uzyskasz pozwolenia na samobójstwo, to karą za to jest od 10 lat do dożywocia, prawda? Znaczy, można było go oczywiście... Chociaż do 19 roku w Anglii tak było. No, samobójstwo, tak. Ale wyobraźcie sobie, że samobójstwo jest obudowane prawem, prawda? Że trzeba uzyskiwać pozwolenia, przedstawiać dokumenty,
psychiatry, od psychologa, prawda, na temat sytuacji majątkowej, prawda, żeby udowodnić, że można popełnić samobójstwo. A tutaj ja widzę pewną taką niebezpieczeństwo właśnie. Przepraszam, ja pewnie nie włączyłem. Oddalenia możliwości godnej śmierci, czy łaskawej śmierci, czy dobrej śmierci od takiego właśnie decyzji człowieka. Wydaje mi się, że tak, jeżeli tutaj mówiliśmy o przykładzie wybitnego lekarza i polityka, który jednak zyskał możliwość odejścia ze świata, jak również o mamie, prawda, odbyło się to nielegalnie, prawda? W Polsce, prawda? W kraju takim słowiańskim, gdzie bardzo wiele rzeczy jest załatwianych tak, w takiej przestrzeni szarości czy czerni nawet, prawda? I nikt z tym się jakoś nie czuje źle, prawda? Że wielu ludzi nie czuje się z tym źle, prawda? I jest to taka, rzeczywiście to jest zjawisko niebezpieczne pod wieloma względami, ale jakieś takie, powiedziałabym, przyjazne dla stosunków międzyludzkich w naszym kraju panującym. Wyobrażasz sobie, co ten wybitny lekarz i polityk musiałby zrobić, żeby uzyskać pozwolenie na eutanazję, tak? A tak poszedł do kolegi. Także to nie jest problem. Podstawową strukturą organizacyjną Słowian jest SIFA. Będę nie tutaj koncepcji. No coś takiego, prawda? Relacje międzyludzkie, gdzie na przykład negocjujemy ze swoimi przyjaciółmi, że oni jednak nam podadzą tą jakąś tam cykutę, jak przyjdzie sobie do czego. Problem w tym, że jak jest sitwa, to podadzam czasem wtedy, kiedy nie prosimy. Jeszcze cykutę trzeba mieć. Regulacje prawne, tak? Mnie jednak ciekawi to właśnie, czy jakby cały czas wracam do tej kategorii własności, że jakby można wymyślić zupełnie inne kategorie, jak wolności, woli, nie wiem, dobrostanu, jakby pod które można podciągnąć prawo eutanazji. Jak mówimy o prawie własności, to od razu mi się tutaj włącza taki reminiscencję bełkotu korwinowskiego pod tytułem tam państwo nie będzie mi mówić, na co ja mam wydawać pieniądze, ja wiem, co mam zrobić z samochodem, psem i żoną. Także... To, co i jak sobie Szwajcarzy w Konstytucji zapisali, to pozostawmy im. Natomiast Dignitas w pierwszym punkcie swojej filozofii ma coś takiego, że każdy człowiek ma prawo do samostanowienia. Jeżeli słowo samostanowienie bardziej ci się podoba, no to masz. Ale to nie jest prawda, że każdy człowiek ma prawo do samostanowienia, bo prawdopodobnie już Szwajcarzy są jeszcze formą niezwłasnowolnienia. Oraz karania przez pozbawienie znacznej części wolności. Czyli prawo. To też wchodzimy trochę w filozofię prawa, bo wszystkie prawa, o których wpisane są postulatywne. To znaczy one przyznają pewną możliwość, z której część albo nie może skorzystać, a część nie chce korzystać. Także to zbaczamy w trochę inną stronę. Oczywiście Szwajcaria nie jest krajem idealnym. Nie, tylko mówimy, że to przecież to jest taka metafora, prawda? Bo w istocie w każdym zorganizowanym społeczeństwie wolność człowieka, każdego, jest w bardzo radykalny sposób ograniczona. I są takie grupy ludzi, którym się odmawia jakiegokolwiek prawa do decydowania o własnym życiu. Prawo też jest metaforą. Przecież w zasadzie z punktu widzenia